Dzień dobry, Agata Czarnacka, Lewica 24PL, czyli na dzień lewicowe, niezależne. Jednocześnie pracuję z partią socjaldemokratyczną, podobnie jak Michał. Trochę może w innym charakterze przebiega ta współpraca, ale nie jest źle. Staramy się jak możemy. Ja mam taki troszkę kłopot, bo tutaj mówimy o demokracji i o rynkach i za każdym razem mówimy bardzo tak, znaczy tak nie mam filozoficzny kłopot, ponieważ jestem z wykształcenia filozofką polityki i teoretyczką demokracji. W związku z tym też wiem, że na przykład demokracja to nie jest takie proste. Tak, znaczy jeżeli można być teoretyczką demokracji, to znaczy, że jednak jest w naszym myśleć, jest tutaj trochę takich komplikacji. Może jest kilka rodzajów demokracji. Być może jest kilka poziomów demokracji. Tak, nie jestem do końca pewna, o czym mówimy w ramach suwerennej demokracji. Raczej chyba możemy mówić o ludzie suwerennym. I właśnie tutaj też jest to pytanie, czy na przykład pewne pojęcia są dzisiaj używane w sposób, jak to się u nas mówiło, w tradycji takiej polsko-warszawskiej, uporządkowane, czy nie. No i to jest. To samo dotyczy rynków, to znaczy my mówimy o rynkach, ale czy mówimy o rynkach w którym miejscu właściwie o rynkach? Czy mówimy o rynkach jako o pewnym mechanizmie, który się często utożsamia z mechanizmem regulacyjnym i który w 95% zależy od botów szczytujących nagłówki, szczytujących wpuszczane do internetu informacje i podejmujących 95% decyzji na podstawie tego, co przeczytają? Czy mówimy o ludziach, którzy planują pewne operacje na kilka miesięcy lub lat do przodu i pytanie właśnie, czy to jeszcze cały czas na przykład przebiega w takich perspektywach czasowych? Ja nie wiem oczywiście, ponieważ nie jestem, nie siedzę w środku, ale zaczęłam się ostatnio przyjaźnić na przykład z ludźmi, którzy kiedyś byli na Wall Street i mam zamiar się tego dowiedzieć. To jest dłuższy proces, wymaga dużo takich extracurricular activities. Więc właśnie to jest moje. To jest właśnie moje pytanie. Czy my wiemy na przykład, o którym kawałku mówimy? Jeżeli mówimy o demokracji, to czy mówimy o mechanizmie państwowym, który nazywamy mechanizmem demokratycznym? Czy mówimy o ludziach, czy mówimy o demokracji w takiej definicji kapilowskiej na przykład, czyli o po prostu sytuacji społeczeństwa, gdzie wszyscy uważają się za równych i mają równe szanse. I tutaj na przykład świetna była książka Piketty'ego, który wykazał, że obecny kształt gospodarki po prostu jest w jawnej sprzeczności z tą zasadą demokratyczną, to chwila, co powinno bardzo zaniepokoić Amerykanów i zrobiło to. I to tak samo znowu pytam o rynki. Gdzie właściwie, czy my możemy na przykład zacząć dowiadywać się, jak działają te algorytmy i w którym miejscu być może one są fraud, być może one mają kłopoty, tak? Znaczy one są źle napisane, czy może są napisane w sposób, który realizuje czyjeś interesy bardziej niż czyjeś inne i zachodzi tam jakiś taki niewidoczny arbitraż, który właśnie zaburza ten mechanizm regulacyjny. Rozbierzmy to po prostu na małe kawałki, tak? Znowu, ci eksperci. Czy ci eksperci byli rzeczywiście wysłannikami rynków, czy byli wysłannikami takiego kombinatu, o którym się też coraz częściej mówi? Przypomina właściwie, bo on świetnie został wykazany przez takiego na przykład teoretyka demokracji jak Castoriadis, czyli kombinacji pomiędzy państwem a wielkim przemysłem, czy też wielkimi finansami, który się potem się przerodził w coś, co znamy jako, że tak powiem, ustrój neoliberalny, tak? Który jest, jest znacznie bardziej oparty na pewnych mechanizmach dystrybucji bogactwa zapośredniczonych przez państwo, niż nam się wydaje to na pierwszy rzut oka. Więc właściwie o czym my mówimy, kiedy mówimy o rynkach i demokracji, tak? Bo jeżeli mówimy o tym, że no, jest tak, że lud ma się nijak do tego, co wymyślają eksperci, no to super, to powiedzmy ekspertów i zobaczmy, co się stanie. Ale jeżeli mówimy o tym, że gdzieś tam wszędzie są pewne przełożenia, które są ukryte, to może czas zacząć to analizować w trochę bardziej może subtelny sposób, a z trzeciej strony być może właśnie też... Mam nadzieję, że będzie szansa. Tak, ja już.